Asia, jak ważna jest dla Ciebie pielęgnacja i czy Ty masz na przykład jakieś takie swoje rytuały codzienne? Miałam swoje codzienne rytuały przed urodzeniem się dziecka, teraz już nie są codzienne, ale czasami, ale pojawiają się czasem. I właśnie ta pielęgnacja odpowiednia tak naprawdę mi mega pomogła, bo ja miałam ogromne problemy z cerą i z trądzikiem i brałam wiele leków, izotek i kilka razy i antybiotyki. I tak naprawdę ciągle to wracało, a potem już po zmianie pielęgnacji na dobrą tych problemów mam dużo mniej. Także polecam się wgłębić w swoją skórę i zastanowić się nad pielęgnacją, bo naprawdę to może zdziałać cud. Oczywiście też dieta i tak dalej, ale ta pielęgnacja jest też bardzo ważna. To jakie składniki na przykład wyeliminowałaś ze swojej diety? Ja miałam różne diety związane właśnie z tym, żeby nie mieć problemów z cerą i eliminowałam gluten, nabiał, cukier, różne rzeczy. Nie wszystko polecam, nie wszystko jest dla każdego, po prostu to było jak eksperymentowałam. Ale czasami było tak, że mimo tej diety takiej bardzo restrykcyjnej, bez jakichś sztucznych dodatków, i tak ta cera nie była dobra. A jak dołożyłam do tego pielęgnację, to faktycznie stała się dużo lepsza.